Cześć, witajcie. Skipper TV, środa, 9 rano, 30 sierpnia. Czas szybko leci. Leci czas naszych wakacji, czy leci czas naszych rejsów, a pogoda daje się we znaki, zwłaszcza w Chorwacji. W Grecji zresztą też jest dość ciekawie. Ale dzisiaj tylko powiemy sobie o pogodzie. Nie będzie żadnych dodatkowych informacji ze świata i z kraju. Choć jest parę ciekawych tematów, które myślę, że poruszę w następnym Skipper TV, choćby uszkodzenia jachtu, kolizje. No i kto komu ma płacić, jeżeli ktoś nas uszkodził. Mamy parę ciekawych informacji. Myślę, że przydatnych dla wszystkich żeglarzy. A dzisiaj co z pogodą, bo ona, ta pogoda w tej Chorwacji, jak sami wiecie, od paru dni jest no, bardzo zmienna i bardzo, bardzo nie żeglarska, nie turystyczna. Prawda jest taka, że rzeczywiście niektórzy stoją po dwa dni, dwie noce w portach, a niektórzy nawet po trzy, a nie wszyscy przecież po to przyjechali, żeby siedzieć w porcie, raczej odwrotnie. Więc dzisiejszy dzień jest takim dniem, gdzie już ta pogoda powinna teoretycznie odpuszczać i będzie można fajnie żeglować, ale nie wszędzie. I o tym sobie dzisiaj przede wszystkim powiemy. A więc zaczynamy, kochani, zaczynamy prognozę pogody. Sprawdzimy, czy tylko idzie. Dobra, idzie. I teraz tak. DHMZ dzisiaj 6 rano, czyli pogoda na 24 godziny, czyli dzisiaj cały dzisiejszy dzień do 6 rano jutro. Oczywiście jest upozorzenie, czyli warning. Miejscami porwisty wiatr south-east, south-west, na północnym Atlantyku northeast, northwest 35 do 45 będą, czyli do zadaru powinno być southeast, southwest, a powyżej northeast, northwest 35 do 45 węzłów, a na otwartym morzu północnego Adriatyku możliwe 5 i uwaga, miejscami burze. I te burze są i deszcze będą dzisiaj dość kluczowe. Pogoda na północny Adriatyk na 24 godziny. Wiatr northeast, northwest 12 do 24 węzłów. Potem south east, east, a na otwartym tej części południowego morza północnego zmieni się na southwest, west 12 do 22. Na końcu dnia wiatr się osłabi i zmieni na northwest, northeast 6 do 16, może 3 do 4. A na otwartym morzu nawet gdzieś do 5, widzialność 5 do 15 kilometrów i zmienne zachmurzenie, miejscami burze i opady deszczu. Teraz zwróćcie uwagę tutaj w tej prognozie, te wiatry są strasznie kręcące i za chwilę zobaczymy to na Aladynie, ale przejdźmy pierw teraz środkowy Adriatyk. Wiatr northwest od wybrzeża southeast, east 10 do 20 węzłów, po południu na części północnej środkowego Atlantyku wiatr się zmieni na 10 do 20 węzłów i wiatr, uwaga, west, czyli zachodni. Na wieczór wiatr zmieni się na northwest, a z wybrzeża z kolei northeast 8 do 18, morze 3 do 4, widzialność 5 do 15, miejscami burza, deszcz, opady, no i prawie, i to będą lepiej prawie burty. Zwróćcie uwagę, że z tej czytanej prognozy pogody to naprawdę można dostać oczopląsu, kociokwiku i wszystkiego, cokolwiek jest możliwe. Nawet czy czytamy taką prognozę, czy jej słuchamy przez radio, bez notowania, bez nagrania tego, potem odsłuchania, zapamiętanie tego jest fatalne, więc mimo wszystko ja wolę obrazki. I tak to wygląda, kochani, jeżeli chodzi o obrazki. Tu mamy Aladdin z 6 UTC. Czyli mniej więcej to samo. I zwróćcie uwagę, pula, kres, rab. Tu mamy ośrodek bardzo mocno nakręcącego niżu. Proszę bardzo, przy Wenecji tam się dzieje też nieźle. I to się wszystko będzie przesuwało w kierunku Chorwacji, kręcąc bardzo mocno i wiatr nawet do 24 metrów na sekundę. Co prawda na razie przy puli, i to jest godzina 9 UTC, ale popatrzmy, co się dzieje dalej. Dalej to się wszystko przemieszcza na północny wschód, na wschód generalnie. Dalej wieje bardzo mocno, 17 metrów na sekundę. Tutaj Losin, Rab do Kirku. Kirk z kolei jest dość spokojny na razie, ale to popatrzcie, przesuwa się dalej na wschód. Uważajcie, ci, którzy dzisiaj pływają na wschodzie, na północy, przepraszam, no naprawdę może tam się dziać bardzo, bardzo różnie. Popatrzcie, i na wieczór ten wiatr się osłabia
I co się dzieje dalej? No dalej wiatr wieje, już zobaczcie, ten układ się wypełnił i mamy tutaj wiatry północno, północno-wschodnie przy Kyrku, Losin północno-zachodni, zachodnie przy długim otoku, ale też już nawet 13 metrów na sekundę. I co się dzieje na noc? Na noc wiatr osłabł, najgorzej jest przy Kyrku, ale wiatr obrał kierunek północno-zachodni, północny i popatrzmy sobie, co przez całą noc i również tutaj trochę wschodni. Także jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby dzisiaj na północy stawać na kotwicy na boi, to bardziej szukajcie zatok, które są słonięte od wiatrów północnych i od wiatrów północno-wschodnich. Zdecydowanie. Co się dzieje dalej? Dalej potem jest spokój, cisza, jak makiem zasiał. Proszę tutaj, czwartek, właściwie cały wręcz bezwieczny, dopiero z czwartku na piątek zaczyna się znowu wiaterek. Popatrzcie i co jest bardzo ważne, będzie on wiał w nocy. Więc raczej z czwartku na piątek zalecałbym w tym rejonie stawanie, raczej w porcie, w marinie. Co prawda tutaj przy Kresie Rabie ten wiatr niby pokazuje 5 metrów na sekundę, czyli nie jest jakiś bardzo porwisty, no ale jego kierunki bardziej południowo-wschodnie, ale mimo wszystko nie jest to noc bezwieczna najprawdopodobniej. I piątek, dzień powrotów, popatrzmy, właściwie spokój i cisza. Co się dzieje dalej, jeżeli chodzi o deszcze? Tu mamy meteogram, tu mamy oborinę, czyli opady deszczu, 12 UTC. Popatrzcie, i tutaj niektórzy meteorolodzy lokalni prorokują, że będą bardzo intensywne opady deszczu, gwałtowne ochłodzenie się temperatury. Co prawda według prognozy tak to wygląda, że tutaj nad Pulą bardziej, nad Pagiem, te opady będą maksymalne. Jeszcze raz. O, proszę bardzo, tu Pula, północ, to jest godzina 18 UTC, bardzo intensywne, popatrzcie, maksymalne opady w milimetrach, w milimetrach wody, naprawdę bardzo, bardzo mocne opady. Czy to będzie dokładnie w tych miejscach? Myślę, że ta prognoza nie jest bardzo mocno szczegółowa. W każdym razie dzisiaj na pewno należy się spodziewać, zwłaszcza na północy, bardzo intensywnych opadów. Teraz popatrzmy sobie, co się dzieje, jeżeli chodzi o Alladyna na środkowym Adriatyku. Proszę bardzo. Tu widzimy ten fragment z północnego Niżu, który dochodzi z wiatrem aż na długi otok. Natomiast brać Soltach Far, wiatry mocno kręcące. Wzdłuż brzegu mamy wiatry południowe, północno-wschodnie, a tu mamy północno-zachodnie, a tu mamy południowo-zachodnie. I to jest godzina 12 UTC. Przy Biogradzie Zadar spokojniej, ale już widzicie, jak się przesuwa ten układ z północy, to haknie jednak środkowy Adriatyk. I tu zwróćcie uwagę, północ, bardzo niebezpiecznie długi otok Pag. Natomiast jeżeli chodzi o Trzybenika na dół, mamy wiatry cały czas kręcące bardzo mocno w każdym kierunku i wiatry do 10 metrów na sekundę raczej nie zabijające. Potem wieczorem 18 UTC zaczyna się to uspokajać, natomiast na północy to ten wir tam ciągnie i idzie w kierunku Zadaru. I noc dzisiaj, jeżeli chodzi od Szybenika do Chwaru, tutaj jest w miarę ok. Wiatry bardziej wschodnie, północno-wschodnie, jeżeli już kotwica czy boja, to osłonięta od wiatrów wschodnich, północno-wschodnich. To popatrzcie sobie, natomiast na długim otoku północno-zachodni wiatr bardzo mocny. I teraz tak, widać wyraźnie, że nad ranem może ten wiatr się mocno wzmóc, zwłaszcza w okolicach znowu Kornaty, Długi Otok, ale bardziej od strony pełnego morza, czyli za tą linię wysp na razie nie wychodzi. Natomiast Wis, Chwar, popatrzcie, to końcówka Chwaru, bardzo mocno w nocy. Natomiast na południe od bracia Chwar, Korczula, Omiś, tu w miarę spokojnie. Co prawda, ten wiatr się znowu przesunie nad ranem. Tu się uspokoi, a tu troszkę zacznie mocniej wiać. I tu rzeczywiście, jeżeli chodzi o stawanie na kotwicach, bojach poza linią bracia, czyli na wyspach Wis, Chwar, Korczula, w nocy no bardzo, bardzo ostrożnie, bo te wiatry bardzo będą kręciły. Co w takim przypadku? Zobaczcie, tu wieje wiatr północno-zachodni, a za chwilę mamy wiatr północno-zachodni. Jeżeli miałbym wybierać w tym miejscu zatokę do kotwiczenia czy do stawania na boi,
to wybrałbym taką zatokę, która będzie osłonięta od przeważających najsilniejszych wiatrów. W ten sposób. Jeżeli ten wiatr tu się zmieni nagle na wschodni, ale zwróćcie uwagę, 5 metrów na sekundę, to wcześniej był północno-zachodni, nawet do 13 metrów na sekundę. I tak bym wybierał zatokę osłoniętą od najsilniejszych porywów wiatru i kierunków. No i co się dzieje potem w czwartek? W czwartek widzicie spokój, cisza. To chyba będzie dzień plażowy wręcz. No może nie do końca, jeżeli chodzi o wiatry, bo zwróćcie uwagę, już tutaj wiaterek zaczyna troszkę wiać. Troszkę może sobie pożeglujecie ten ostatni dzień praktycznie pełnego dnia czarteru, bo w piątek wracamy już o 17 do portów. I tu wiaterek będzie raczej do 8, czasami do 10 metrów na sekundę przy wybrzeżu brać chwar, zachodnie wiatry, południowo-zachodnie, a potem czwartek, 18, to jest cisza, spokój. No i popatrzcie, co się dzieje w nocy. Wszyscy stali w portach przez nawet 3 noce, więc może ta ostatnia noc będzie szczęśliwa dla tych, którzy chcą postać w dzikości, w zatokach z kotwicami lub z bojami. I rzeczywiście wyraźnie widać, że można to zrobić. Natomiast zdecydowanie szukałbym zatoczek i miejsc osłoniętych od wiatrów południowo-wschodnich i wschodnich. Wyraźnie, bo tu wiatr mimo wszystko będzie jakiś tam wiał. Na Kornacie wiał nawet w nocy nad ranem. Będzie wiało południowo-wschodni wiatr nawet do 10 metrów na sekundę, czyli nie tak mało. Natomiast tu dalej, od Szybenika na dół, wiatry słabsze. I tu myślę, że zatoczki osłonięte od tego kierunku wiatru będą fajne. A piątek, popatrzmy, piątek, dzień powrotów. Tutaj jest mniej więcej wiatr przy wybrzeżu, taki 10 metrów na sekundę, natomiast w ogóle Gór od Zadaru jest w miarę spokojnie. Myślę, że nie będzie najgorzej, jeżeli chodzi o powroty. Pamiętajcie o tankowaniu paliwa. Przygotowuję Wam materiał, jeżeli chodzi o tankowanie i o stacje benzynowe w Chorwacji. Mam nadzieję, że uda mi się go skończyć. Może w niedzielę w jakimś takim webinarze go zamieszczę. Popatrzmy sobie dalej na opady deszczu w tym rejonie według DHMZ-a. Przechodzące, niektóre intensywne, ale generalnie nie tak strasznie jak do północy. Popatrzmy sobie czwartek. Coś tam ma pad w milimetrach opadu, zobaczcie. Ale nie jest tak źle. I od czwartku, od 12 UTC raczej widać, że będzie spokojnie, wraca praktycznie bezchmurne niebo. O, tu w piątek gdzieś tam jakieś coś może przejść delikatnie. Windy. Popatrzmy sobie na Windy wzdłuż całego wybrzeża. Tu jest właśnie ten ośrodek, zobaczcie, który mocno kręci, niżowy. I on będzie wpływał bardzo mocno na pogodę w części północnej Chorwacji. I tak wygląda, popatrzmy, według Windy końcówka tygodnia. Czwartek wiatry, tu północno-zachodnie, tutaj południowe, tu się znowu kręci następny ośrodek, dlatego stąd te zmienne kierunki wiatrów bardzo, proszę bardzo. I czwartek rzeczywiście prawie, wiatr się odkręca na całej długości Adriatyku prawie na południowy i słabnie zdecydowanie. Ok. No i myślę, że będzie w miarę w porządku. Windy pokazuje słabsze wiatry niż Aladdin. Tu popatrzmy sobie ten ośrodek według Icon D2 z siatką 2,2 km. To jest ciekawe. Zobaczcie, jak on się przesuwa według tej prognozy, według tej prognozy numerycznej. O, i tu jakby się wypełni, prawda? Bardzo fajne. Bardzo fajnie to można zobaczyć. Pójdźmy to jeszcze raz. O. Natomiast inne modele też pokazują, tu mają Infidera, też pokazuje, jak to będzie wyglądało, podobnie. Ok. Teraz tak, mamy taki meteogramik, który pokazuje wyraźnie i to jest prognoza, uwaga, na 10 dni. To też dla tych, którzy przyjeżdżają od przyszłej soboty do Chorwacji i zastanawiają się, Boże, co to będzie. Ta 10-dniowa prognoza pogody, można sobie wybrać lokalizację. Ja wybrałem pierwszy od Puli, no bo tutaj mamy jakby od części północnej największe problemy. Popatrzcie, rzeczywiście wyraźnie widać według tego meteogramu opady deszczu, zachmurzenie, temperatura.
Tak. I siłę kierunek wiatru. Tutaj pokazuje wiatry zmienne 25 węzłów. I mamy czwartek, piątek, sobota, niedziela i poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota i piątek. Popatrzcie, czyli ci, którzy zaczynają od soboty, możecie popatrzeć sobie, co prognozuje ten meteorogram na następny tydzień. Weźmy sobie tutaj na przykład split, rzućmy. Proszę bardzo, mamy split. Split, zobaczcie, o, tutaj w splicie dzisiaj pokazuje duże opady deszczu, ale do końca tygodnia, od soboty, zmienne zachmurzenie, opady deszczu o wiele mniejsze niż tutaj. A powiedzmy, rzucimy sobie jeszcze może Zadar. Proszę bardzo. Tak, w Zadarze też przewidywane jest duże opady deszczu z czwartku. I zobaczcie, czwartek. Środa, czwartek. Tutaj będzie czwartek, nawet tutaj widzę, dość mocno lało. Wiatry 25 węzłów. A ci, którzy zaczynają w soboty, mogą sobie popatrzeć, jak to jest prognozowane na następny tydzień. Dość ciekawa prognoza pogody i muszę wam powiedzieć, że według mojej obserwacji całkiem fajnie się sprawdza. I to było na tyle, jeżeli chodzi o Chorwację. Grecja jest w tym tygodniu dość typowa. Popatrzcie, wiatry przeważnie południowo-wschodnie. I co jest najciekawsze? Kanał Koryński, Ateny, bardzo silne wiatry dzisiaj, takie do 30 węzłów. Kitira, część południowa Peloponezu, to samo. Cały dzień. A same Cyklady do Dekanes, znaczy spokojnie wiatry do 20 węzłów południowo-wschodnie. Popatrzmy, co się dzieje dalej. Czwartek. No ci, którzy pływają w Zatoka Sarońska, naprawdę trzeba uważać, bo tu będzie nieźle wiało i to wieje dość długo. Czyli ta fala się tam może wybudować w tym przesmyku od Koryńskiego kanału. Popatrzmy, czwartek. Czwartek spokój. Czwartek się robi naprawdę spokojnie. Pamiętajmy, że wszystko jest to na porywy wiatru. I proszę bardzo, znowu popołudniami, popatrzcie, w czwartek, mocno przy Atenach wieje, końcówka, Cyklady spokojne. I piątek, dzień powrotów. Cały czas na układzie się zachowuje, cały czas, mocniej, słabiej, ale cały czas. Teraz dopiero piątek, wiatr się odkręca bardziej na północno-zachodni, wszędzie, wzdłuż i na Cykladach, i na Sarońskiej, Argolickiej, na Sporadach. Ale raczej dzień powrotów nie będzie taki zły. Tu troszeczkę widać przy samych Atenach. Tutaj popatrzmy. Prognozują wiatry silniejsze w piątek. O, południowe, południowo-wschodnie. Dla tych, którzy będą kończyć w tym miejscu, no, trzeba po prostu uważać i tyle. Ok. I to by było na tyle dzisiaj z prognoz pogody. Uważajcie na siebie naprawdę. Obserwujcie mocno niebo, ponieważ i radary burzowe, bo te opady mogą, z opadami się oczywiście mogą wiązać burze. Mam nadzieję, że wszyscy żeglujecie bezpiecznie po tych ostatnich dwóch dniach. Patrzcie w niebo, patrzcie, słuchajcie radia, bo radio jest najszybsze, jeżeli chodzi o prognozy pogody. No i to tyle na dzisiejszy dzień. Trzymam za Was kciuki. Myślę, że spotkamy się w sobotę, jeżeli chodzi o Skipper TV, a może uda mi się skończyć materiał już niestety dla tych, którzy będą zaczynali wrześniowe rejsy, jak tankować, gdzie tankować paliwo i wszystko, co się wiąże z tankowaniem na koniec rejsu na Adriatyku. Dziękuję wszystkim za uwagę. I do usłyszenia, do zobaczenia. Żeglujcie bezpiecznie, trzymajcie się, cześć.